Prawdziwy cyrk. Ej, chłopaki, powiedział Kleofas, ponieważ nie byłem najgorszy z historii, a wczoraj wieczorem nie było nic ciekawego w telewizji, ojciec zabrał mnie do cyrku. No i przyszedł mi do głowy fantastyczny pomysł. Może zrobimy sobie cyrk? Jak to cyrk? Zapytał Gottfried. Zwyczajnie, odpowiedział Kleofas. Prawdziwy cyrk. To nic trudnego. Będziemy akrobatami, klaunami i w ogóle. Będziemy się fajnie bawić i zarobimy masę pieniędzy. Spotkajmy się jutro na placu, to wam wszystko opowiem. Jutro jest czwartek i ojciec na pewno mnie puści, bo nie byłem najgorszy z klasówki z historii. Chwali pięta, powiedział Rufus, który był najgorszy z klasówki z historii. Ja uznałem, że pomysł jest super. Bo rzeczywiście, możemy z chłopakami urządzić prawdziwy cyrk. Kiedy przyszedłem na plac, wszyscy koledzy już tam byli. I Kleofas tłumaczył im, że zrobimy niesamowity cyrk. Że będziemy sprzedawać bilety i potem nie będziemy już musieli chodzić do szkoły. Że będziemy podróżować daleko do innych dzielnic, tak samo jak inne cyrki. No ale rodzice się nie zgodzą, żebyśmy sami podróżowali... Żebyśmy podróżowali, powiedziałem do Kleofasa. To poprosimy, żeby pojechali z nami, powiedział Kleofas. Nasze matki będą gotować, a na samochodach naszych ojców napiszemy dużymi czerwonymi literami Wielki Cyrk Kleofasa. Wielki Cyrk kogo? Zapytał Gottfried. Wielki Cyrk Kleofasa, powiedział Kleofas, bo to był mój pomysł. Twój ojciec może sobie to napisać na samochodzie, jeśli zechce, oznajmił Gottfried. Ale mój na pewno nie napisze na swoim aucie imienia jakiegoś głupola. Jeszcze nie upadł na głowę. Gottfried ma rację, powiedział Eusebiusz. A pomysł może i jest tego idioty Kleofasa, ale cyrk jest nasz. Nas wszystkich. Wtedy ja powiedziałem, że chyba nie będziemy kłócić się jak zwykle, a cyrk może się nazywać... Wielki cyrk kolegów. I już. Wszyscy krzyknęli hip hip, hura! Oprócz tego idioty Kleofasa, który chciał, żeby cyrk nazywał się Wielki cyrk kolegów Kleofasa. Ale kiedy żeśmy mu powiedzieli, że jak tak, to niech sam sobie robi swój cyrk, a my zrobimy swój, machnął ręką, że dobrze, że się z nami zgadza. Fajny kumpel z tego Kleofasa. A gdzie zrobimy ten cyrk? Spytał Gottfried. No tu, odpowiedział Kleofas, na placu. Poprosimy nasze matki, żeby nam uszyły wielki, okrągły namiot. Tu będą kasy, a tu miejsca dla publiczności. Myślisz, że wolno nam zrobić tutaj cyrk? Spytał Rufus. A jak? Powiedział Kleofas. Przecież plac jest nasz, no nie? Kleofas miał rację. I nasz cyrk posuwał się do przodu. Byliśmy wszyscy bardzo zadowoleni. A co będziemy robić w naszym cyrku? Zapytał Maksencjusz. Będziemy sprzedawać orzeszki, powiedział Alcest. W cyrku najbardziej lubię orzeszki, które sprzedają przy wejściu. No i, dodał Kleofas, będziemy robić wszystko to, co się robi w prawdziwych cyrkach. Będziemy klaunami, prestidigitatorami, akrobatami, pogromcami. Pogromcami? Zdziwił się Joachim. A co będą poskramiać ci pogromcy, jeśli można wiedzieć? Moja ciotka, powiedział Rufus, ma psa, który nazywa się Tuptuś i który jest strasznie mądry. Można by go wytresować, żeby robił sztuczki. Umie już udawać zdechłego. Pogromcy nie poskramiają psów, zauważył Joachim. Tylko tygrysy, lwy i niedźwiedzie. Można przebrać Tuptusia, powiedział Rufus. Wolne żarty, wzruszył ramionami Joachim. Nie myślisz chyba, że jak pokażesz ludziom jakiegoś zasmarkanego psa, który udaje zdechłego, to od razu uwierzą, że to lew. Kto jest zasmarkany? Spytał Rufus. Kiedy Joachim z Rufusem się bili, Gottfried oznajmił, że on będzie akrobatą. Jakie akrobacje umiesz robić? Zapytał Kleofas. A Gottfried odpowiedział, że jest świetny w fikaniu koziołków. I zaczął fikać, żeby nam pokazać, a potem stał i powiedział, że jego koziołki będą wyglądały jeszcze fajniej, kiedy ojciec kupi mu błyszczący kostium z wielkim czerwonym napisem Gottfried na piersiach. Ja, odezwał się Kleofas,
Będę robił akrobację na rowerze. Umiem już jeździć bez trzymanki, no i nauczę się stawać na kierownicy. Próbowałeś? Zapytał go Maksencjusz. Tak, ale jeszcze mi nie wychodzi, przyznał Kleofas. Ja, powiedziałem, będę klaunem. Najfajniejsi w cyrku są klauni, a ja umiem robić niesamowite miny. Popatrzcie tylko. Koledzy popatrzyli na moje miny i Eusebiusz powiedział, że nie są za bardzo śmieszne. Ale jak mi się pomaluje twarz jak klaunowi, to ostatecznie mogą być. Pożyczę ci moich kredek, obiecał Maksencjusz. No i włożę garnitur i buty mojego ojca, powiedziałem. Będę wyglądał jak prawdziwy klaun. Ja będę sprzedawał orzeszki przy wejściu, oświadczył Alcest. A ja będę prestidigitatorem, powiedział Maksencjusz. Mam niesamowitą czarodziejską szkatułkę. Znamy tę twoją szkatułkę, prychnął Gottfried. Ja mam taką samą, więc sztuczki możesz sobie robić w domu. Ty akrobata, lepiej wracaj do swoich kosiołków, zezłościł się Maksencjusz. Nikt się ciebie nie pytał. Aha, krzyknął Gottfried. Mówisz tak, bo nie umiesz fikać koziołków. Do tego nie wystarczy mieć szkatułkę. Ja nie umiem fikać koziołków? Krzyknął Maksencjusz. Zaraz zobaczysz. Dobrze by było, powiedział Kleofas, kiedy Maksencjusz fikał koziołki, żebyśmy jeszcze mieli muzykę. Bo co to za cyrk bez muzyki? Ja mam adapter, zawołałem. Mogę go przynieść razem z płytą. To taka historia o wielkim słoniu. Jest też na niej bardzo fajna piosenka. Słoń się do cyrku nadaje, ucieszył się Kleofas. No, powiedział Rufus, Joachim weźmie słonia z płyty Mikołaja, żeby go poskramiać i nie będzie męczyć Tuptusia, który jest o niebo mądrzejszy od niego. No i Joachim z Rufusem znowu się pobili. Joachim i Rufus mają ze sobą napięku od czasu, kiedy Rufus ściągał od Joachima na klasówce z historii. Wszystko bardzo pięknie, powiedział Eusebiusz. Ale jak zrobimy, żeby ludzie przyszli do naszego cyrku? Bo jeśli nikt nie przyjdzie, to nie ma po co się wygłupiać. Zrobimy duże plakaty, powiedział Kleofas. I wszędzie je porozklejamy. Będzie na nich mnóstwo tygrysów, lwów i niedźwiedzi. A na górze damy napis. Wielki cyrk kolegów. I nasze imiona, powiedziałem. Wielkimi literami na czerwono, dodał Gottfried. Maksencjusz obiecał, że narysuje plakaty, bo to on ma kredki, a potem wszyscy będziemy je rozklejać w całej dzielnicy. Nasz cyrk będzie niesamowity, ucieszył się Kleofas. Chwileczkę, powiedział Alcest. Nasz cyrk może i mógłby być fantastyczny, ale nie mamy orzeszków do sprzedawania przy wejściu, a cyrk bez orzeszków to żaden cyrk. Alcest ma rację, zgodził się Gottfried. Wiecie co? Najlepiej od razu zrzućmy się na orzeszki. To będziemy mogli wystartować z cyrkiem już w przyszły czwartek. To był naprawdę świetny pomysł, więc wykrzyknęliśmy hip hip, hura! I wyciągnęliśmy nasze pieniądze. Zebrał się ich spory stosik, więc poszliśmy kupić orzeszki u sprzedawcy na rogu ulicy, przed kawiarnią. Nasz cyrk będzie niesamowity. Kłopot tylko, że nie możemy go otworzyć tak szybko, jakbyśmy chcieli. Bo zjedliśmy wszystkie orzeszki.